Witam. W trzeciej części motoryki przedstawię Wam poprawny ruch biegowy, ale przede wszystkim postaram się opisać go w inny sposób niż zazwyczaj opisuje się ruch. Zapraszam. Mamy tutaj klasyczny przykład opisu ruchu. Pokazane są różne kąty i porównania ich względem innych zawodników. Przeglądając oryginalny materiał filmowy, z którego zaczerpnąłem te pojęcia, można dowiedzieć się wielu szczegółowych detali. Widać, że ktoś skrupulatnie podszedł do tematu i starał się zrobić z niego taki materiał szkoleniowy. Zainteresowanych odsyłam oczywiście do strony źródłowej, tutaj widać. Natomiast ja chciałbym skupić się na tym, czy taki sposób opisu ruchu ma jakikolwiek walor użyteczności. Już w takiej praktycznej pracy z zawodnikiem. No bo w jaki sposób na treningu na przykład kontrolować kąty albo symetrię kątów? No nie da się. W materiale pada też sugestia o usztywnianiu zawodnika. Jak to zmienić podczas biegu? Jak w ogóle uświadomić zawodnikowi, że jest usztywniony w trakcie biegu? Mało tego. Często jest tak, że zawodnik jest usztywniony, nawet gdy nie biegnie. Problemy, jakie zaczynają się pojawiać już w praktycznej pracy nad ruchem, sprawiają, że proste porady w stylu rozluźnij się są nieskuteczne. Analiza kątów to już w ogóle jest nieskuteczna w pracy nad ruchem. Pojawia się więc pytanie, to co jest skuteczne? Skuteczne w pracy nad poprawą ruchu jest pójście dawno już wytyczoną drogą. Drogą wytyczoną przez instruktorów czy nauczycieli tańca. To oni już dawno temu opracowali warsztat z metodami poprawy ruchu. A narzędzia, które do tego stosują, to m.in. obrazy mentalne. Wykorzystanie obrazów mentalnych podczas ruchu biegowego stwarza nowe pola do eksploracji nie tylko w aspekcie własnego biegu, ale też pełniejszego zrozumienia biegu innych, dzięki specyficznej obserwacji uczestniczących. Polega ona na wejściu w postać biegnącej osoby i odczuwaniu jej biegu. Mózg słabo radzi sobie z myśleniem o mięśniu lub mięśniach, które mają wykonać jakiś ruch lub sekwencję ruchu. Mózg myśli bezpośrednio o ruchu, bez zagłębiania się w geometrię czy w anatomię. Ruch można opisać w sposób odmienny niż poprzez skrupulatne i czasochłonne analizowanie trajektorii i kątów. O poprawnym ruchu biegowym nie stanowi jego geometria, która jest kwestią wtórną, lecz właściwa dynamika poruszających się mas. Jej działanie opisuje się w kategoriach tonusu mięśniowego, bezwładności, a także właściwego timingu pracy. Tego nie widać w kątach, a przynajmniej nie jest to łatwe do zobaczenia. Piękne, prawda? Niestety trzeba po to jechać aż do Kenii. Przykładanie do tego ekierki albo na przykład mierzenie kadencji to według mnie profanacja. Może wrócę na ziemię. Czy można to mieć u siebie w Polsce? Czy da się wyszkolić polskiego zawodnika tak, aby w pełni wykorzystywał swój potencjał biomechaniczny? No, od tego, proszę Państwa, trzeba wyjść. Ja uważam, że się da. Jak podejść do treningu biegowego z uwzględnieniem pracy nad ruchem? O tym piszę właśnie m.in. w trzeciej części artykułu o motoryce. Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności? Opisać właściwy ruch. Zaczynamy. Rytm biegu. Od tego zacznę. Co to jest rytm? I dlaczego pomimo iż rytm jest synonimem kadencji, to z kadencją się nie wiąże? Wyobraźmy sobie jakiś styl taneczny. Na przykład salsę albo rumbę. Czy o jakości tańca
Będziemy mówić w aspekcie jego kadencji? Można. Ale od razu nasuwa się obraz sztywnej pary podczas kursu tańca, która wyuczyła się kroku i powtarza je mechanicznie, zgodnie z zadaną kadencją. Tymczasem taniec to ekspresja uczuć, gdzie krokom towarzyszy zaangażowanie, przeplatane wyciszenie. Taki taniec cechować będzie rytm, a jego poczucie emanować będzie na całą salę. Każdy odróżni na parkiecie parę rzemieślników od pary artystów. Dzięki czemu? Nie dzięki kadencji, bo tę będą mieli taką samą, lecz dzięki rytmowi, którego nie będzie miała para rzemieślników. I z bieganiem jest tak samo. Każdy bieg ma jakąś kadencję, ale nie każdy bieg ma rytm. Kiedy pojawia się rytm w biegu? Przypada on na moment najniższego położenia środka masy, wtedy gdy noga wolna jest w stanie przejścia z wahadła tylnego do przedniego i ma największą prędkość. To jest mniej więcej ta faza biegu pokazana na stop klatce. Za chwilę nastąpi wznios lewego kolana w przód i wymach lewej ręki w tył, a towarzyszyć temu będzie wzniosek środka masy. Więcej znaleźć można w linku do artykułu o rytmie, który właśnie się teraz pokazał. Ok. To co widać, to jest właśnie moment początku zaangażowania, po którym następuje wyciszenie już w fazie lotu. Zastąpienie akcji mięśniowej zaangażowaniem, czy wręcz ekspresją uczuć, jest kluczowe w pracy nad ruchem z użyciem obrazów mentalnych. Nie ma czegoś takiego jak pracuj mocniej lędźwiowym albo unoś wyżej kolana. To nie działa. No może przez chwilę zadziała, ale potem znowu człowiek wraca do swojej rutyny. Dlaczego tak się dzieje? Otóż mózg trzeba zająć czymś, co sprawia mu radość, a nie ból i zmęczenie. A co sprawia mózgowi radość? Koordynacja. Koordynacja ruchowa sprawia, że mózg angażuje się w nią bez reszty. Taki stan jest już bliski transowaniu. Sprzyja. I o to w tej zabawie chodzi. Niestety, tutaj pojawia się istotna przeszkoda, a mianowicie zgranie początku ruchu nogi i początku ruchu ręki z początkiem wzniosu środka masy. Ja to określam początkiem wyjścia w górę. Jak wyczuć chwilowe położenie poruszających się mas, żeby zgrać je we wspólnym akcie zaangażowania, co stanowi o kwintesencji rytmu? Jak to wyczuć? Ten problem poruszam w poprzednich częściach artykułu o motoryce. Zapraszam. Tam też zaproponowałem konkretne ćwiczenia w statyce, w marszu. To są ćwiczenia na koordynację i na czucie rytmu. Czucie rytmu ćwiczenia. Co to właściwie jest to zaangażowanie? Dlaczego odróżniam je od konkretnej akcji mięśniowej? Każdy może sobie wyobrazić moment oparzenia, albo ukłucia, albo ukąszenia. Powstaje wtedy ból. Ból powoduje konkretną reakcję ciała. Reakcja jest bardzo szybka i dynamiczna. W ruch zaangażowany jest wtedy całe ciało, a nie tylko ten zraniony fragment. Ja mówię wtedy, że ciało jest jednym kawałkiem, albo całością, albo że reaguje jak jeden nerw. Mamy więc akcję mięśniową, która jest rozmyta, bo nie da się określić konkretnych mięśni, które wywołały taki całościowy ruch.
To jest właśnie zaangażowanie. Niestety zazwyczaj doświadczamy go w okolicznościach przykrych dla ciała. Natomiast zaangażowanie podczas biegu jest doświadczeniem przyjemnym dla ciała, dla umysłu. Zaczynamy szukać tego. Sprawia nam to radochę, bo bieg zaczyna tętnić i zamieniać się w taniec. Ten zawodnik doskonale wie, bo czuje, kiedy najkorzystniej zaangażować się w ruch. Wyczuwa ten moment całym sobą. Jego bieg składa się z momentów zaangażowania i wyciszenia. Taka praca możliwa jest wyłącznie przy dobrej koordynacji ruchowej. Bez niej nie pojawi się rytm biegu. Tego nie da się uzyskać niczym innym. Musi być zgranie mas. To zgranie mas tworzy rytm. I rytm jest pierwszą uniwersalną cechą wzorcowej techniki biegu.